Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Ci, jak wykonać proste i zarazem bardzo skuteczne ćwiczenie na mięśnie brzucha. Będą to wznosy nóg leżąc tyłem. Odmian tego ćwiczenia jest bardzo dużo. Nie będę tutaj skupiał się na wszystkich jego wersjach. Pokażę Ci trzy najbardziej podstawowe, które możesz wprowadzić do swojego treningu jako osoba początkująca, czyli bez względu na to, czy jesteś osobą, która sporadycznie coś trenuje, czy może nie ruszałeś się od 10-20 lat i planujesz wrócić do ćwiczeń lub rozpocząć dopiero ćwiczenia, to te wersje na pewno Ci się przydadzą. Zaczynamy! Ustawiamy się w leżeniu tyłem i pierwsza rzecz, którą robimy, to unosimy nogi pionowo w górę. Kolana mogą być w zgięciu, mogą też być wyprostowane, tylko że wyprostowany wariant jest, od razu zaznaczam, dużo trudniejszy i możesz czuć też dyskomfort w postaci ciągnięcia z tyłu ud. Więc proponowałbym Ci na początek zgiąć kolana i ustawić się w ten sposób. Ramiona ustawione wzdłuż tułowia, mocno opierają się o podłogę i z tej pozycji zaczynasz wykonywać ćwiczenie. Pierwszy wariant to są wznosy nóg pojedynczo. Opuszczasz tyle, na ile jest to możliwe, zwracając uwagę na odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Co się z nim dzieje? Czy czasem nie pojawia się wyraźna przestrzeń w momencie opuszczenia nogi, wyraźna przestrzeń między odcinkiem lędźwiowym a matą? Jeżeli się pojawia, czyli możesz wsadzić sobie rękę w to miejsce, to znaczy, że powinieneś skrócić ruch. Czyli na przykład wykonać sobie prostszy wariant. Jeżeli to jest dalej za trudne, możesz jeszcze bardziej zgiąć kolana i wykonywać tylko w ten sposób. Zwróć uwagę, czy kręgosłup, czy nie pojawia się ból w kręgosłupie. Jeżeli się pojawia, to znaczy, że przy tym najprostszym wariancie, to znaczy, że raczej powinieneś zrezygnować z tego ćwiczenia na jakiś czas. Natomiast jeżeli jest ok, to pracujesz sobie w ten sposób. Trudniejszym wariantem, no i ten wariant możesz sobie progresować poprzez zejście coraz niżej. Tak, czyli opuszczam, wychodzę w górę. Jeżeli to będziesz mieć opanowane, to możesz dorzucić sobie niesienie bioder. Mniej więcej w ten sposób, z tym, że pamiętaj, żeby nogi mniej więcej znajdowały się pod kątem prostym z tułowiem, czyli nie robię czegoś takiego, że robię zamach i dopiero w górę, tylko dochodzę mniej więcej do kąta prostego i dopiero dźwigam ciało, miednicę w górę. Ok, jeżeli ten wariant opanujesz i tak samo plecy będą pewne, będą pewnie przyklejone do maty i nie będzie się pojawiać żaden ból ani dyskomfort, możesz przejść do jeszcze trudniejszego wariantu, czyli wznosów jednocześnie. Ok, początkowo możesz wykonywać krótki ruch bez uniesienia miednicy, mniej więcej w ten sposób. Z czasem pogłębić ruch, pogłębić zakres. A jeżeli to już będzie opanowane, to dorzucić uniesienie bioder. Mniej więcej w ten sposób. Pamiętaj oczywiście w tym wariancie tak samo, żeby nie pojawiła się żadna przestrzeń między kręgosłupem a matą. A mówię o tym dlatego, bo ten wariant jest dużo trudniejszy
i bardziej, znacznie bardziej narażać się na to, że pojawi się przestrzeń i będziesz mógł wsadzić rękę pod plecy. No a nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!